Po rannym przebudzeniu postanowiłem rozbudzić umysł i wrócić z powrotem do łóżka w celu wyjścia poza ciało fizyczne. Po relaksacji i wizualizacji wskoczyłem w obraz pokoju. Postanowiłem poddać się energii jaźni, ja tam, w celu skontaktowania się z kimś z jego grona. Po podróży ląduję wśród drzew, w miejscu przypominającym wieś. Podchodzi do mnie postać, istota o ludzkim wyglądzie. Czy jesteś częścią mnie? Tak, jestem jednym z części nas. Jak wiele jest nas wszystkich, w naszym gronie ja tam, naszej wspólnej świadomości? Jest nas niezliczona ilość. Czy mógłbyś mi pokazać? Istota odwróciła się i wskazała ciemne okno budynku stojącego za nią. Podszedłem i spojrzałem do środka. Zobaczyłem jedną istotę, potem dwie, cztery, dziesięć. Ich ilość rosła. Było ich tak wiele, że zapchały okno swoją ilością. Odwróciłem się do istoty. Poczułem w tym samym momencie, że ochrona przed pewnymi energiami, które zdarza mi się spotykać w swoim fizycznym życiu, to jej praca. Przekazała mi również informację, abym absolutnie nie przejmował się wykonywaną w fizycznym świecie pracą. Na koniec zapytałem: co jest najważniejsze w fizycznym życiu? Najważniejsze, mówiąc prosto, to dobrze się zestarzeć. W tym samym momencie zobaczyłem twarz uśmiechniętego, starszego mężczyzny, przez którą przemawiało doświadczenie i szczęście. Czy uczucia są ważne? Zapytałem. Nie do końca. Ważniejsze od uczuć są decyzje, jakie podejmujesz. Zacząłem zastanawiać się nad odpowiedzią, a postać odwróciła się i odeszła. Powróciłem wtedy do swojego fizycznego ciała.